No dobrze, słuchajcie, coś mi się rozwaliło po tym, jak wywaliła mnie ta babka z domu, bo zapewne Zoltan miał z nami porozmawiać, ale wczytałem autozapis, w którym ruszamy go dopiero zaprosić na tę imprezę, więc zrobimy wszystko od nowa, z tym, że ja wam utnę ten momencik, do którego doszliśmy, gdy go proszą, żeby poszedł po smalec i ogórki, więc zaraz wracam. A właśnie, jeszcze jedno. Właśnie wszedłem do domu Shan, już zaprosiłem Zoltana. Skoro tutaj jesteśmy i bezkarnie możemy wejść, po prostu nie jesteśmy pijani. Zabierzmy jej ogórki ze smalcem od razu. Bądźmy mądrzejsi za drugim razem. I wracam w tym momencie, gdy poproszą nas, żebyśmy je zabrali. Okej, to chyba ten moment. Geralt, nie jesteś czasem głodny? No nie powiem, chętnie bym coś zjadł. Mamy chleb, ale my nie konie. Samego chleba jeść nie będziemy. Zoltan dobrze gada. Trzeba zejść po jakąś omastę. Ta mumia z dołu na pewno ma pełną spiżarkę. Chyba żartujesz. Mumia, jak słusznie zauważył Zoltan, na pewno ma smalec. Może też ogóreczki. Shani. Tylko nie daj się złapać, Geralt. Jutro oddam jej pieniądze za smalec i ogórki. Mowy nie ma. Sam bym poszedł, ale jak wiadomo, krasnoludy niezbyt dobrze się skradają. Panience Shani nie wypada tego robić, a Jaskier na pewno wpakuje nas w kłopoty. O, poczekajcie chwilkę. A przepraszam, kochani, musiałem odebrać telefon. No dobrze, zaraz wracam. No właśnie, a my już mamy smalec i ogórki. Więc pamiętajcie, jak będziecie iść na tę imprezę, to jak kogoś zaprosicie i wejdziecie do domu, to póki jesteście trzeźwi, to zabierzcie te ogórki z tej komody. Jak, udało się? Oto smalec i ogórki. Ze skwarkami. Może byś jeszcze skoczył po cukier? Zoltan. No dobra, wystarczy sam smalec. Zdrowie nieustraszonego wiedźmina. Zobaczmy, co zaśpiewa Jaskier. O! Ja sobie teraz zapiszę, żeby nie mieć problemów potem. Chyba znam piosenkę, która spodoba się Zoltanowi. Chętnie posłuchamy. Dawaj, Jaskier! Patrzaj ta, tam pod borem wilczysko tańcuje. Zęby szczerzy, chwostem macha, raźno podskakuje. Czemuż to tak wesoła, ta leśna bestyja? Widno jeszcze nie żonata, kiedy tak wywija. Au, au, au. Patrzaj ta, tam na łęgu wilczek łapy wlecze. Łeb spuszczony, chwost skulony, z oka łezka ciecze. Czemuż to ta bestyja taka zasmucona? Widno wczoraj ożeniona albo zaręczona. Au, au, au. No, Zoltan, jak tam twoja żoneczka? Żal gadać, Jaskier. Stare czasy. One nigdy już nie wrócą. Stare, dobre czasy. Patrz, Shani przysnęła. Napijmy się i czas już na nas. Napijmy się! Jak ucieka Jaskier? Ta poszła spać. Tak? Witaj, Shani. Chciałam chwilę porozmawiać. Jasne. O co chodzi? Czasem śni mi się bitwa pod Brenną. W różnych wariantach, jak to w snach. Cała ta masakra, nasz namiot, krew, krzyki. Mhm. I wiesz, co jest najgorsze? Budzę się wypoczęta i zupełnie się tym nie przejmuję. Chyba przywykłam do cierpienia. Mam wrażenie, że coś we mnie pękło. Rozumiesz? Rozumiem. Dzięki, Geralt. Dobrze jest podzielić się myślami z drugim człowiekiem. Nie ma sprawy. Szczególnie jeśli ten drugi człowiek jest... troszkę zrabiany.
A mistrz Jaskier kiepsko zaśpiewał. Tak? Przenocuj nas. Okej, jesteśmy trzeźwi. A Shani nie ma w domu. Poszła pewnie do pracy. Dobra, spadamy. I od razu zapiszemy sobie grę. Szkoda, że wcześniej miałem takie problemy z tym smalcem i ogóreczkami. No ale teraz co możemy zrobić? O, kwiaty? O, w mordę, Jerzy. No właśnie. Kwiaty? O co chodzi? Trzeba wam czego? Stokrotki... 30 orenów. Geralt, ty to chyba nie wiem co. Ale fakt, kwiaty to dzisiaj droga rzecz. Co cię? I tak musimy poczekać do nocy, bo ona w domu jest tylko w nocy. Ale ja wam już powiem szczerze, że ja nie chciałbym, żeby Geralt wiązał się z Shani, tylko z Triss Merigold. A dlaczego? Nie wiem. Po prostu tak bardziej mi pasuje. No podziękować z kwiatami zawsze można za gościnę. A, witaj złociutki. Zapraszam na górę. A, wczoraj ci zajebałem troszeczkę smalczyku. Tak? O północy z kwiatami. Czerwone róże. Geralt, czyli ty... Shani, ty się rumienisz. Rzadko dostaję kwiaty. Jestem pewien, że taka młoda i ładna medyczka jak ty nie narzeka na brak wielbicieli. Faktycznie. Chociaż ostatnio zaczął się do mnie zalecać typ spod ciemnej gwiazdy i wszystkich wystraszył. Shani, jeśli potrzebujesz pomocy... Nie ma żadnego problemu. Był nawet na swój sposób uroczy i taki tajemniczy. Spotkałam się z nim parę razy i kto wie, co by się stało, gdybym nie odkryła, że prowadzi podwójne życie. Tajemniczy? Podwójne życie? O kim mówisz? Nazywa się Talar. Wątpię, żebyś go znał. Spacerowaliśmy sobie wieczorem na grobli. Rozumiesz, romantyczna atmosfera? Gdy w pewnym momencie zorientowałam się, że śledzi nas dwóch drabów w szaroburych płaszczach zarzuconych na zbroję oddziałów specjalnych. Płaszcze chyba miały zapewnić im incognito. Rozumiesz, myśleli, że jak założą płaszcze, to nikt się nie zorientuje, kim są. Nie wiedzieli, że na uniwerku nauczyłam się rozpoznawać takich jak oni na pierwszy rzut oka. Już myślałam, że nas aresztują albo będą wypytywać o wiewiórki, ale nie. Tymczasem mój towarzysz powiedział, żebym się nie przejmowała, że obowiązki wzywają i niestety musimy się rozstać. Nie jest mnie godzien i takie tam żałosne wymówki. Typy w płaszczach trzymały się tuż za nami, na granicy słuchu. Już chciałam mu powiedzieć, żeby wsadził sobie tę swoją litość głęboko w żyć. Gdy zauważyłam, że oni dają mu jakieś znaki. Nosili brosze salamandry? Spokojnie, daj powiedzieć historię do końca. Byłam ciekawa, o co chodzi. Spuściłam głowę, powiedziałam, że złamał mi serce i udałam omdlenie. Szarobure płaszcze od razu podbiegły i Talar powiedział: mam nadzieję, że to coś naprawdę ważnego. Na to szarobury: ale szefie, byliśmy niewidoczni. Talar mu na to: niewidoczne to będą twoje jajce, jak ci je utnę i wsadzę w żyć, Matole. I wtedy nie wytrzymałam, parsknęłam śmiechem. Shani, to było piekielnie ryzykowne. Jak się skończyło? Odprowadzili mnie do domu. Gdy odchodzili, słyszałam, jak ten niewidoczny mówił, że nie udała im się ta akcja przeciw salamandrze. To wszystko. Mówiłaś, że wiesz, kim byli ci ludzie. To byli tajniacy Foltesta, wywiadowcy z Bożej łaski. W czasie naszego pierwszego spotkania w Oxenfurcie pomogłam ci się urwać agentom redańskim. Te mężczyźni nie różnią się specjalnie. A propos naszych przygód w Oxenfurcie,
W czym konkretnie przeszkodził nam Jaskier, wchodząc wtedy przez okno? A ty, głupku, już myślałam, że nie zapytasz. Przypomnę ci, jak to było. Obok łóżko macie. Myślałem, że na końcu będę miał wybór, czy prześpi się z nią, czy nie. No, ale skoro już zabawiłeś się, Geralt, to nie będę odwracać tego. Potem, jeżeli jest okazja, no to na koń. My u tego Vivaldiego tak często nocujemy. On jest już bliższy dla nas niż Shani. Może powinniśmy przynieść mu czerwone róże? Czy on się zaśmiał w tle? Patrzcie, przygotował nam śniadanie. Gorzała i kubek. No, chyba czas ruszać na bagna i załatwić Azara Javeda. Mam nadzieję, że uda mi się wszystko ładnie zrobić i go załatwić bez żadnych problemów. Z tą plotkarą też można się przespać, nie wiem, czy wam wspominałem. Trzeba dać jej kwiaty, jakieś coś takiego. Dobrze poprowadzić na początku trzeba rozmowę, a potem dać jej coś na dowód, że nas spotkała i że my jesteśmy białym wilkiem. Ale ja nie będę tego robić. Nie ma po co. Stać się tylko pieniądze na prezent. Puh. Zaraz, czy mogę z nim jeszcze porozmawiać? Tak? Czy możemy... O, to sprzedamy... Białe róże? O, osełka wykorzystamy przed walką z Javedem. Nie wyglądasz ani na Temerczyka, ani na Redańczyka. Bo to Rivijczyk. A z tą cerą Wiedźmina to Wiedźmińczyk. Tak, tak, przewoźnicze. Przewieź czas to... I płyniemy. I chciałbym zobaczyć, czy mogę jakieś specjalne mikstury załatwić sobie na tę walkę. No bo jak wiecie, nie będzie ona lekka. W końcu to sam Azar Javed. Tak, tak, to interko pominiemy. Oto deszczyk. Łaskawy panie, może potrzebujesz łodzi? A to ciągle ta burza jest? Co ja ją wywołałem? Znaczy druidzi na moje polecenie? Ojej. Mikstury, zobaczmy. Jaskółkę mamy. To jest baza alchemiczna, więc to zrobię. Czy my grom mamy? Kot, nie, dziękuję, nieznany. Biała mewa. A to, co zrobiliśmy przed chwilą, fajnie. Puszczyk. Nie, regeneracji energii nie potrzebuję. Jaskółki mamy. Nie, natężenie znaków na dnie, natężenie znaków nie. Na kwas i kwasowe trucizny nie. Nie. O, zamieć się przyda. I to bardzo. Jaskółek mamy... A, mamy dwie już zamieci! Nawet trzy! A co robi Grom? Grom. To mi się nie przyda, Grom. W tej walce.
No dobra, odpoczniemy godzinkę. Niepotrzebnie robiłem w takim razie zamieć, chociaż im więcej eliksirów, tym lepiej. Kto chce się zabrać promem? No dobrze, no to dodamy. Opa. Te wszystkie eliksiry wolałbym. Wilcza skóra? O, to możemy sprzedać pewnie komuś tutaj. Bo my mamy teraz. Zaraz, co jest? Kamienny golem. Dlaczego ja tu mam pójść? Jaką ja teraz misję mam? Gdzie tu się klikało, żeby misja? O, nie oglądałem tego. Berengar. Carmen. Loivander. Eskel. Wow, ile Vivaldiego mamy. A nie, zaraz, to nie to. Haren. Jaskier. Kalkstein. Król Gonu? Lambert, Leo, Magister, Mikul, Odo, Raymond. A, Raymond jest martwy, Shani. A, kliknij, aby zobaczyć kartę. Myślałem, że już takie, że... A, tutaj Talara macie. Wow. O tym to mamy informacje. Siemko, myślałem, że tego... Że w portfelu trzyma jej zdjęcie z serduszkiem Geralt. Triss Merigold. O, też mamy kartę. Vaska. Zdaje się, że no. Vesemir. Vesna. Można o niej nabyć jedynie alkohol, brawo. Vincent Mays. Wielebny. Wielebny. Gdy sprawa wiedźmy Abigail została rozstrzygnięta, różnice poglądów między mną a Wielebnym doprowadziły do eskalacji. Musiałem zabić kapłana. Jejwin. Zoltan Chivaj i Siegfried. Ja chciałem coś innego zrobić. Zaraz, zadania. Tajemnice Wizimy. Raymond będzie nam czekać pod wieżą na bagnach. Rozmieścić sefiry w obeliskach. Dom Waski, ognisko Dom Waski. Wow, myślałem, że będzie mnie tłuc. Ceglarz. To wiedźmin! Wciąć go, chłopaki! A, ktoś z was napisał w którymś z komentarzy, że zdaje się, że w odcinku Cwaniaczek, że mój głos mu się podoba i po prostu super się ogląda z nim filmy i chciałbym podziękować, że bardzo mi miło, choć śmiem wątpić, czy to prawda, bo moim zdaniem mam nieco szczeniacki głos jak na swój wiek. Ale dziękuję. Zawsze miło przyjmuję komplementy. Nie martwcie się, cudówka mi do głowy nie uderza. Użyjemy miejsca Jamaica. Użyjemy miejsca mocy. I biegniemy dalej. Jeszcze nie użyłem jak na razie... Tędy? Nie użyłem jak na razie... To się przyda. Nie użyłem jak na razie eliksirów, ponieważ... No jak wiecie, czas się traci. A my jeszcze pobiegamy... rozłożyć trochę te po tych obeliskach te sefiry. Mamy wszystkie. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Cholera, nie chciałbym dostać poziomu w tym momencie, bo bym musiał się znowu wracać do... Że wiem, to głupio brzmi, nie chciałbym dostać poziomu. Ale wolałbym zrobić sobie poziom po walce. Ponieważ bym teraz się tak długo zasiedział i myślał, co by teraz wziąć, żeby ułatwić sobie wszystko. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Obelisk tutaj... Dlaczego mi zaznacza kamiennego golema i ołtarz Wodiano? Czy Wojdano, Wodiano, czy coś takiego? Na czerwono, nie mam pojęcia. Wiesz, misji nie mam żadnej związanej z tymi dwoma punktami docelowymi. O, tutaj jeszcze dwie. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Thank you.
O, o! Nieźle ich tutaj przywiało. O, jasna cholera, dużo ich. O! Wow, nieźle. Geralt! Jak próbuję ciągle klikać dwa razy do tyłu, kiedy te kolesie wybuchają, ale nie mogę, no. On nie chce wykonywać tych. O cholera! Nie ten miecz, nie ten miecz! Jezus Maria, zginę przez własną głupotę. No gińżesz! Teraz się udało, no! Szczątki! Nie zbieram szczątek, nie chcę z nimi walczyć, nie mam ochoty, nie chcę tracić życia. Zresztą to zjem jakąś szynkę. Zaraz czeka nas ważna walka, a mnie tutaj tłuką jakieś...